Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hearthstone'a. Moi drodzy, w tym tygodniu przedstawię Wam nową talię, ponieważ jak dobrze wiecie, jeśli chodzi o skrzydło z przygody, to nasi odkrywcy zrobili sobie przerwę w tym tygodniu, więc tutaj wcisnę Wam nową talię, znaczy nową, ona wyszła po pierwszym skrzydle, ponieważ jest to Renolock, czyli talia na Warlocku oparta w głównej mierze na nowej karcie, nowej legendarce Reno Jacksonie, którego okrzyk bojowy jest: jeśli twoja talia ma nie więcej niż jedną sztukę jakiejkolwiek karty, w pełni ulecz twojego bohatera. Co to znaczy? Że jeśli w talii, którą posiadamy, czy która w deku, który nam tam został, mamy same pojedyncze karty, tak, że nie mamy tutaj, nie wiem, na przykład dwóch śmiertelnych wirów albo dwóch zombiaków czy coś takiego, to wtedy Reno leczy nas całkowicie, tak? Mamy jeden punkt zdrowia, to leczy nas do 30. I to jest bardzo mocna karta, ale wymaga właśnie sporych poświęceń, ponieważ w tej talii są same pojedyncze sztuki kart, tak? Tu jest 29 pojedynczych kart plus Reno Jackson, więc nie wszędzie można go grać, tak? Ponieważ może nie tyle często, tak, ale no, złośliwość rzeczy martwych ma to do siebie, że gdybyśmy na przykład wrzucili dwie sztuki jednej karty, to prawdopodobnie gdybyśmy dograli tego Reno Jacksona, to te dwie sztuki mielibyśmy pewnie w ostatnich pięciu kartach, tak, przez co okrzyk bojowy Reno Jacksona by nie zadziałał. No tak to już bywa w Hearthstone'ie, ale dobra, dość gadania, szybkie omówienie deku i przechodzimy do gry. Co tutaj mamy? No, mamy tutaj właściwie odpowiedzi na wszystko, tak? Nadmiar mocy, żeby dopakować kreatury, tutaj śmiertelny wir, żeby dobić jakąś kreaturę i dobrać kartę. Zombiak jako early game, kontra na jakieś agresywne deki. Bomba cienia, 3 punkty obrażeń zarówno w stronników, jak i bohatera, także całkiem przydatna karta. Mroczny handlarz, jest to karta nowa z tej przygody. Okrzyk bojowy, odkryj kartę o koszcie 1. Jeśli chodzi o funkcję odkrycia, pokazują nam się 3 karty możliwe i jedną z nich dobieramy, tak? Więc dodatkowa karta do naszego deku zawsze jest przydatna. A warto wspomnieć, ona dochodzi nam do ręki, a nie do deku, tak? Bo wtedy mogłaby być sytuacja, że ta karta, która doszła nam do deku, dubluje tą, która już tam jest i wtedy Reno nie działa. A sowa, jako silence, na jakieś większe koksy, jakichś tyrionów, nie tyrionów. A dalej, gniew demona. Mamy tu parę demonów, ale bardziej to traktujemy jako removal na kreatury przeciwnika. Łowca grubego zwierza, no jedna sztuka ze względu na tą talię. No tutaj tak, to samo, kontra na jakieś większe kreatury. Szef chochlików, mamy mało kreatur na early game, więc szef chochlików tutaj służy również jako, no dzięki niemu możemy zyskać parę tych kreatur na stole i to daje nam pewną przewagę. Co więcej, jest demonem, o czym za chwilę. Technik kontroli umysłu. Często jest tak, że w początkowych turach dajemy przewagę przeciwnikowi, przez co on może się wysypać z kreatur, a my wtedy możemy rzucić spokojnie technika kontroli umysłu i jedną z tych kreatur sobie przejąć, tak? Bardzo sytuacyjny bym powiedział, ale sprawdza się. Chochlikoza, od 2 do 4 punktów obrażeń plus demony dla nas. No, bardzo przyjemny removal na Warlocku, bardzo często widywany. Teraz
Cienisty Płomień i Piekielny Ogień. Dwa czary, które bardzo ładnie klirują nam stół. A co więcej, Cienisty Płomień można na przykład rzucić na Sylwanę i zabić wszystkie pomniejsze kreatury, a tą największą przejąć, tak? A Piekielny Ogień kontra na wszelkiego rodzaju agresywne deki oraz 3 punkty obrażeń w twarz przeciwnego bohatera, tak? A Herald Pustki. I tutaj wielu z Was może się zastanawiać, dlaczego on tutaj jest, ponieważ mamy tutaj mamy tutaj Malganisa, więc możemy go we wcześniejszych turach sobie rzucić. O kurde, przepraszam Was, ale coś mnie łapie. Także we wcześniejszych turach możemy go sobie wrzucić w stół, tak? Ktoś nam zabije Herolda Pustki, a my wyrzucamy wtedy Malganisa. Obrońca Argusa, kiedy jesteśmy atakowani... Kurde, sorry, przepraszam. Naprawdę coś mnie łapie. Obrońca Argusa. Kiedy jesteśmy atakowani, możemy sobie zrobić jakiegoś większego taunta, czy to ze Smokowca Zmierzchu, czy też z Sylwany bądź Reno. Możemy dać im taunta i wtedy no troszeczkę przystopować przeciwnika. Przepraszam Was na sekundkę. Okej, okay, już jestem. Przepraszam Was za tą krótką pauzę. Na czym skończyliśmy? Smokowiec Zmierzchu. Mamy trochę tych kart na ręku, więc z reguły w czwartej turze mamy z niego kreaturę 4 na 5, to jest minimum. 4 na 6, 7 powiedzmy. Załogowy Szatkownik. Bardzo dobry drop na czwartą turę. Klątwa Zagłady. W ramach dobicia bądź zabicia jakiejś małej kreatury i bardzo często, przynajmniej mi, wypada demon tak za 4 plus many, tak, więc spokojnie to się zwraca. A antyczny Medibot. Forma leczenia, no już sama kreatura w sobie nie przedstawia sobą żadnej wartości, ale jednak 8 punktów zdrowia dla naszego bohatera jak najbardziej wskazane. I teraz od piątej tury wzwyż. Ochydziarz kontra na spele. Śluzożer, taunt, który blokuje przeciwnika. Wyssanie duszy, taunt, kontra na większe kreatury. Możemy od razu się ich pozbyć oraz się uleczyć. Imperator. Mamy jednak sporo drogich kart, więc warto obniżyć ich koszt. No, Reno, jak sama nazwa wskazuje, nazwa talii. A dzięki niemu powstała w ogóle ta talia i leczenie, tak? Leczenie za bardzo duże ilości życia. Co więcej, jaka jest główna strategia w ogóle tej talii? Przeżyć wczesne tury, tak do 5, 6. Natomiast po tej 5 turze, nawet jeśli mamy mało punktów życia, tak, to możemy się wyleczyć tym Reno, a potem co turę właściwie wrzucamy jakąś legendarkę, tak? Czy to Sylwanę, czy Doktora Booma, czy Ragnarosa, czy też Malganisa. Do tego jeszcze dochodzi Kel'Thuzad, który ich wszystkich wskrzesza, a w razie czego, jeśli na stole nie jest za ciekawie, tak, i oponent zarzuca nas bardzo mocnymi kreaturami, to wrzucamy wypaczoną otchłań i wszystkiego się pozbywamy. A tak więc, no tutaj, tak jak mówiłem, te ostatnie karty, tak, właściwie same legendarki, Sylwana, Doktor Boom, Kel'Thuzad, Ragnaros, Malganis, to można naprawdę zamiennie tutaj, można tu wrzucać co Wam się podoba. Powiedzmy,
Zaraz sobie sprawdzimy. O, piąta, szósta. Dobrze. No tak od tej tury. Tu można naprawdę wszystko wrzucać. O, no Mariel, okej. Okay. Może nie wszystko, tak? Ale można Drakonida Miażdżyciela, można... No Mariel na Warlocku aż tak dobrze się nie sprawdza, bo po prostu nie zadaje nam punktów obrażeń, tak? Ale no, od biedy może być. Tutaj jakiegoś ogra, słońcowierce, załogowego podniebnego golema. Chromagus od biedy, schwytany Jormungar, czołg można wrzucić. Wszystkie w sumie, no dobra, Majordomusa i Maligosa może nie, ale Nefarian, Jaseira, górskie olbrzymy, spokojnie. Spokojnie to można sobie wrzucać, Jaraxusa można, ja akurat nie mam. A tu zamienników jest bardzo dużo i jest bardzo dużo wersji tej talii. Także można kombinować, można próbować różnych zamienników, tak? Ale głównym celem tej talii przetrwać tak wczesne tury, nawet nie tyle przetrwać, tak? Bo tutaj mamy bardzo dużo odpowiedzi na wiele zagrań, ale nie ma tutaj takiej sytuacji, że nie wiem, wykorzystamy jedną kartę i potem sobie myślimy, tak? Dobra, gdzieś tam w deku mam drugą kopię. Nie. Tutaj właśnie każda karta jest dość cenna. Ja na przykład wcześniej miałem Strażnika Zagłady, tak? Tego demona za 5 many, który wyrzuca nam dwie karty. Ale on tutaj nie jest aż tak dobry, ponieważ on właśnie wyrzuca dwie karty i to jest dla nas dość bolesne, ponieważ mamy tutaj jednak sporo tych legendarnych kart, sporo bardzo przydatnych, jak Cienisty Płomień bądź Piekielny Ogień, no i wyrzucenie ich nie jest do końca dobrą zagrywką, tak? No ale dobrze, dość gadania, no tutaj już chyba z 10 minut, no ponad 10 minut gadania. Przejdźmy zatem do gry, zobaczymy co z tego wyjdzie. No, przyznam, że gry tą talią są stosunkowo długie, ale satysfakcjonujące, ponieważ często jest tak, że w szóstej, siódmej turze, kiedy zagrywamy tego Reno, to przeciwnik się po prostu poddaje, tak? Bo on przez te 6-7 tur skutecznie starał się nas zabić, tak? Mamy już tam, nie wiem, 5-7 życia, a my się nagle leczymy, tak, za 25, za 28 punktów zdrowia. Więc to po prostu bardzo irytuje przeciwników. Mamy bardzo fajne rozdanie. Mamy rocznego handlarza, mamy bombę cieni oraz śmiertelny wir. Malganis może się skombi z heroldem pustki. To by było nam bardzo na rękę. Co więcej, wydaje mi się, że Malganis jest troszeczkę lepszy w tej talii od Jaraxusa, ponieważ on daje niewrażliwość. On daje niewrażliwość naszemu bohaterowi. Myślę, że tutaj możemy pierwszej... Weźmiemy sobie drugi śmiertelny wir. Malganis jest o tyle lepszy, że daje niewrażliwość naszej postaci. A co za tym idzie, no przeciwnik nie może nas atakować, tak? I to daje nam bardzo dużo możliwości. Możemy również za darmo wtedy, znaczy za darmo, nie tracimy życia przy dobieraniu karty. I to jest całkiem fajna opcja. No dobra. Niechaj przemówi do mnie ból. No tutaj zabijemy sobie tego akolitę.
Niestety damy mu jedną, damy mu dwie karty, ale sami również dobierzemy, więc nie jest aż tak źle. Ile mamy kart? 5, 8. No jedną jeszcze mogę dobrać, ale przydałyby się nam karty za 4 many bądź 5. On ma teraz 8 na ręku. No dobra. Okej. Kurde, doktor Boom. Doktor Boom. Dobra, zabijemy go sobie. Dorzucimy jeszcze zombiaka i atakujemy w twarz. No, kurczę, ta bomba cienia. Bomba cienia troszeczkę mnie boli, ponieważ wolałem jej użyć na coś bardziej wartościowego. O, ale tutaj mamy fajne zagranie. Cztery na 9 kreatura. A nic, tylko się cieszyć. Mam nadzieję, że wypadnie coś, co ma 2 punkty zdrowia. No i jeden też może być, oczywiście. Jeden też może być. No i teraz już jest piąta tura, szósta się zbliża, więc mamy sporą przewagę i wchodzimy już. Sowa. Aha. No dobra. Mi to jest na rękę. Co prawda nie dograliśmy jeszcze, znaczy nie dobraliśmy Reno Jacksona. No ale już jest na ręku, więc już jest w porządku, tak? Możemy grać agresywnie. Możemy grać agresywnie. Okej, doktor Boom. No dobrze. Mamy doktora Booma. Czym możemy odpowiedzieć? Myślę, że jego zabijemy sobie w ten sposób. Chociaż to był błąd, bo zapomniałem jeszcze o tym, o Big Game Hunterze. Ale myślę, że Big Game Hunter jeszcze się przyda. No, tu jeszcze dwa obrażenia w twarz, ale to nic. No dobrze, teraz będziemy mieli ósmą turę. Egzekucja na coś takiego. No nie wiem, nie wiem, czy to było dobre zagranie, nie? No dobrze. A jak się jej tutaj pozbyć? Myślę, że możemy zaryzykować. Dobierzemy jeszcze kartę. Oczywiście zbijamy się na 10 punktów zdrowia w tym momencie. Ale mamy jeszcze tego Reno, tak? Więc kurczę, strasznie Hearthstone mi się muli. Tutaj klatki spadają.
O, proszę. Execute numer 2. Dla mnie to nie jest żaden problem. No, to już bardziej. To już bardziej. Mam za dużo kart. No, to mnie nie cieszy. Dobra, zobaczmy, gdzie pójdą bomby. Na początek. Okej. Zaatakujemy jeszcze tutaj. Jak to zrobić? Mogę zagrać tak. Zaatakować w nią i dorzucić jeszcze gniew demona. No. I teraz jesteśmy w sytuacji, do której chcieliśmy doprowadzić. Mianowicie, mamy full zdrowia. Mamy bardzo drogie kreatury. I sporo kart na ręku. Natomiast nasz oponent, no cóż, ma dwie karty na ręku zaledwie. Więc nie jest to dużo. A my teraz spokojnie możemy jeszcze zabić tego szatkownika i wyczyścić cały stół. O, tak właśnie. No, także mamy sporą przewagę. On teraz już praktycznie gra z top decku. Co prawda, tutaj mamy mało kart. Mamy mało kart i to jest dość bolesne. Okej. Możemy zagrać w ten sposób i zabić mu te dwie kreatury. Teraz już karty nie dobieramy, ponieważ na kolejne tury mamy już wszelkiego rodzaju odpowiedzi. Także nie ma sensu tutaj dobierać. Teraz możemy zagrać Kel'Thuzada. Znaczy, może Kel'Thuzada, Ragnarosa i jeszcze wyciszymy sobie tą słońcowierczynię. No, tak jak wam mówiłem na początku, walki tą talią są strasznie długie. I często dochodzi już do kończenia się kart w talii, tak? No. O! Zmiażdżenie. No, tego się nie spodziewałem. Przyznaję. Zagramy sobie Imperatora. Niech on nam ładnie tutaj obniża koszty kart. A w kolejnej turze będziemy mieli dzięki temu znacznie więcej opcji. No bo w tym momencie w sumie Imperator dał nam 7 punktów many. Więc nam to jest zupełnie na rękę. O! To jest bardzo przydatne. Dorzucimy jeszcze śluzożera. A zabijemy sobie Akolite Bólu, no i atakujemy.
No. Tutaj Mal'Ganis jest już za 7 punktów many, Kel'Thuzad za 6, więc Warrior, no tutaj co prawda może rzucić bójkę, no ale zobaczymy, zobaczymy co on tutaj wykombinuje. No my możemy rzucić Kel'Thuzada i poświęcić teraz Imperatora. I tak też zrobimy. Możemy się jeszcze podleczyć naszym Medibotem. A tutaj Imperator nam wraca. Co prawda już nie obniży nam kosztów, ale to nie jest już teraz aż tak istotne. Okej. No tak, w takiej sytuacji zdecydowanie tylko bójka jest w stanie uratować tego wojownika. Chyba, że jesteśmy w stanie go zabić. 6, 11... 13, 19. No nie, jeszcze nie. Także dopiero w kolejnej turze. Dopiero w kolejnej turze. O, 3 karty, ale nie będę teraz dobierał. Kurczę, klątwa zagłady za 2 punkty many. No. Jest to dość mocny czar. Bardzo losowy, ale stosunkowo mocny. No i nasz Garrosh wybrał śmierć niestety. Znaczy, mi się tam podoba. Ja szybko rzucę okiem. No 27 minut. Myślę, że w tym odcinku sobie zakończymy. No to omówienie talii było długie, ale dość istotne zdecydowanie. Dość istotne. Tutaj nawet questa zrobiliśmy. Także w tym odcinku to wszystko. W kolejnym postaram się zagrać 2 walki. Myślę, że tak w 25-30 minutach powinniśmy się zmieścić. Dobrze, moi drodzy. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Zobaczcie również moje inne filmy na kanale. A ja się z Wami żegnam. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.